Na razie nie ma też żadnych decyzji personalnych. Skład zarządu miasta pozostaje bez zmian. Zapytana o to, czy będą powołane nowe osoby na stanowisko wiceprezydentów. Mariola Czechowska odpowiedziała, że do końca roku na pewno nie. Pierwsze decyzje personalne, jeśli chodzi o stanowiska wiceprezydentów, zapadną w pierwszej połowie stycznia. Jeśli chodzi o zmiany na stanowiskach prezesowskich, dyrektorskich i rad nadzorczych, to te zapadną później, najwcześniej pod koniec stycznia. Od decyzji personalnych podejmowanych przez prezydent miasta zależeć będzie układ sił w mieście. Odwołanie bądź powołanie konkretnych osób pokaże z którym ugrupowaniem i jak układa się współpraca.